Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 16 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Wydziale 4 w Karnym w składzie przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Stanisław Zdun, protokolant Anna Pyra, Magdalena Barczak, prokurator Waldemar Węgrzyn. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 lipca 2011 roku, 22 lipca 2011 roku, 26 sierpnia 2011 roku, 10 października 2011 roku, 26 października 2011 roku, 17 listopada 2011 roku, 6 grudnia 2011 roku, 9 grudnia 2011 roku, 30 stycznia 2012 roku, 14 czerwca 2012 roku, 6 sierpnia 2012 roku, 9 sierpnia 2012 roku, 21 sierpnia 2012 roku, 30 sierpnia 2012 roku, 22 października 2012 roku, 31 października 2012 roku, 28 listopada 2012 roku, 30 listopada 2012 roku, 14 grudnia 2012 roku, 17 grudnia 2012 roku, 21 stycznia 2013 roku, 26 lutego 2013 roku, 9 kwietnia 2013 roku, 22 maja 2013 roku, 28 maja 2013 roku, 28 października 2013 roku, 11 grudnia 2013 roku, 8 stycznia 2014 roku, 22 stycznia 2014 roku, 12 lutego 2014 roku, 12 marca 2014 roku, 24 marca 2014 roku, 16 kwietnia 2014 roku, 12 maja 2014 roku, 26 maja 2014 roku, 29 lipca 2014 roku, 3 listopada 2014 roku, 11 grudnia 2014 roku, 18 grudnia 2014 roku, 11 lutego 2015 roku, 3 marca 2015 roku, 2 kwietnia 2015 roku, 9 kwietnia 2015 roku, 17 kwietnia 2015 roku, 7 maja 2015 roku, 20 maja 2015 roku, 28 maja 2015 roku, 1 lipca 2015 roku, 30 października 2015 roku, 11 grudnia 2015 roku w sprawie Wojciecha Stefana Sumińskiego, syna Bogusława Jadwigi, urodzonego 15 kwietnia 1969 roku w Warszawie, Aleksandra Lichockiego, syna Edwarda i Pauliny, urodzonego 21 listopada 1943 roku w Bobach, oskarżonych o to, że w okresie od grudnia, daty bliżej nieokreślonej, do dnia 25 stycznia 2007 w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu, powołując się na wpływy w Komisji Weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych, podjęli się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnej weryfikacji oficera byłych wojskowych służb informacyjnych pułkownika Leszka Tobiasza w zamian za udzielenie korzyści majątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych. To jest o czyn z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego. Orzeka. Punkt pierwszy. Oskarżonego Aleksandra Lichockiego w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od grudnia 2006 roku, daty bliżej nieokreślonej, do dnia 25 stycznia 2007 roku w Warszawie, powołując się na wpływy w instytucji państwowej Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Wojskowych Służb Informacyjnych, podjął się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnej weryfikacji oficera byłych wojskowych służb informacyjnych pułkownika Leszka Tobiasza w zamian za udzielenie korzyści majątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych, to jest przestępstwa z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego skazuje go i wymierza mu karę 4 lat pozbawienia wolności, a na podstawie artykułu 33 paragraf 1, 2 i 3 kodeksu karnego obok orzeczonej kary pozbawienia wolności wymierza mu karę 340 stawek dziennych po 160 zł. Punkt drugi.
Na podstawie artykułu 63, paragraf 1 kodeksu karnego, na poczet orzeczony kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okresy pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 13 maja 2008 roku do 15 maja 2008 roku i od 10 lipca 2008 roku do 18 grudnia 2008 roku. Punkt 3. Oskarżonego Wojciecha Sumlińskiego uniewinnia od zarzucanego mu czynu. Punkt 4. Na podstawie artykułu 627 KPK obciąża oskarżonego Aleksandra Lichockiego kosztami postępowania w części w jednej drugiej w kwocie 35 516 zł 33 groszy, w tym wymierza mu opłatę w kwocie 11 280 zł, a w pozostałym zakresie na podstawie artykułu 632 punkt 2 kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść. Krótkie ustne motywy mniejszego wyroku. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na cel postępowania. Celem postępowania karnego jest stwierdzenie, czy oskarżeni dopuścili się zarzucanych im w akcie oskarżenia czynu. I to jest cel postępowania karnego, jak i postępowania sądowego. I temu służyło to długie postępowanie. Jednakże sąd ma obowiązek realizowanie rozsądnej linii obrony oskarżonego, zweryfikowanie tej linii obrony. Linia obrony oskarżonego Sumlińskiego była bardzo szeroka, stąd długotrwałość tego procesu, choć nie można odmówić tej linii obrony pewnej racjonalności, co będzie wynikało z dalszego ustnych motywów tego uzasadnienia. Przestępstwo z artykułu 230 paragraf 1 ma charakter formalny, czyli wystarczy się powołać na wpływy w instytucji państwowej oraz podjąć się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą lub nawet jej obietnicę. Sprawca nie musi mieć takich wpływów, wystarczy, że się na nie powołuje i nie musi dojść do wręczenia korzyści. Na wstępie zauważyć należy szczególną wagę tego czynu, który był zarzucany oskarżonym. Gdyby przyjąć, że istniała możliwość pozytywnej weryfikacji oficerów WSI za pieniądze, no w sposób oczywisty i poważny zagrażało to by wręcz bezpieczeństwu państwa. Gdyby natomiast przyjąć, że działanie oskarżonego Lichockiego było pozorne i takiej możliwości nie miał, godziłoby to w autorytet i wiarygodność tej instytucji państwowej, jaką była komisja weryfikacyjna i w tym samym również pośrednio ocenie sądu na bezpieczeństwo państwa. W ten sposób, że mogłoby to dezorganizować, dezawulować działania tej instytucji. Na wstępie konieczne jest rozważenie błędów postępowania, które mogły mieć wpływ na przebieg postępowania karnego. Oczywistym jest, to wynika z wszystkich komentarzy i z wszystkich dostępnych orzeczeń Sądu Najwyższego, że przedmiotem ochrony z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego jest powaga, dobre imię instytucji państwowych, samorządowych. Również istnieje pogląd, że przedmiotem ochrony jest prawidłowe i bezinteresowne funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Obydwa te przedmioty ochrony wykluczają możliwość przyznania osobie fizycznej, w tym przypadku osoby, która ubiegała się albo miała ubiegać się o tą weryfikację, o tą płatną protekcję, statusu pokrzywdzonego. Dlatego zupełnie niezrozumiałem jest przyznanie Leszkowi Tobiaszowi na etapie postępowania przygotowawczego statusu pokrzywdzonego. Skutkiem tego Leszek Tobiasz mógł mieć dostęp do akt sprawy, otrzymywał odpisy dokumentów, co mogło wpływać na treść jego zeznań. Podkreślić należy, że świadek ten nie został kompleksowo przesłuchany po ujawnieniu przestępstwa, a w postępowaniu przygotowawczym był przesłuchiwany 4 razy w kilkumiesięcznych odstępach. W ocenie sądu uchybienie to mogło mieć wpływ na postępowanie. Teraz przejdźmy do treści artykułu 24 kodeksu karnego, który też pod tym kątem istnieje konieczność oceny tej sytuacji, tego stanu faktycznego.
Otóż odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania postępowania przeciwko innej osobie nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Z treści zarejestrowanych rozmów przez pana Tobiasza, Leszka Tobiasza, jego zeznań wynika, że nakłaniał on Aleksandra Lichockiego do przestępstwa z artykułu albo 230 paragraf 1 kodeksu karnego, albo nawet idąc dalej, no do przestępstwa łapownictwa, czyli 229 paragraf 1 lub 2 kodeksu karnego. Również gdyby postawiono mu w tym lub innym postępowaniu zarzuty i miałby status osoby podejrzanego, mogłoby to wpływać na treść jego zeznań i jego wyjaśnień. Na marginesie wskazać należy, że analiza samych zeznań Leszka Tobiasza złożonych w toku postępowania nasuwa uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego czynu również pomocnictwa do płatnej protekcji polegającego na przekazaniu Przemysławowi Sułkowskiemu propozycji Aleksandra Lichockiego uzyskania wiceprezesury PKO BP w zamian za korzyść majątkową w kwocie 1 000 000 zł, a ponadto bezprawnego uzyskania danych abonenta, co może stanowić przestępstwo z artykułu 267 paragraf 1 kodeksu karnego. Wskazane wyżej uchybienia proceduralne popełniane już na etapie postępowania przygotowawczego mogły wpłynąć na jego bieg i nie mogły być w pełni naprawione w toku postępowania przed sądem. Sąd w ramach kompetencji jedyne co mógł zrobić, mógł odmówić panu Tobiaszowi udziału w postępowaniu już sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co uczynił na pierwszej rozprawie. Gdy pan Tobiasz wraz z pełnomocnikiem złożyli w zasadzie oświadczenie, że chcą w takim charakterze uczestniczyć w tym procesie. Teraz przechodząc do oceny materiału dowodowego, należy wskazać, że dowody przeciwko sprawstwa przynajmniej oskarżonego Lichockiego są oczywiste, niepodważalne. Oprócz jego przyznania się mamy do dyspozycji rozmowy zarejestrowane przez pana Tobiasza, z których wprost wynika, że dopuścił się zarzucanego mu czynu. Te rozmowy zostały poddane ocenie opinii biegłego z zakresu fonoskopii i nie budzą wątpliwości co do autentyczności. Czyli kwestia sprawstwa pana Lichockiego jest oczywista. Można by rozważać kwestię również zbiegu przepisów z artykułu 230 paragraf 1, czyli płatnej protekcji i przestępstwa oszustwa, jednakże działanie pana Tobiasza, Leszka Tobiasza oraz jego treść, jego zeznań wyklucza możliwość, żeby oskarżony Lichocki mógł go w jakikolwiek błąd wprowadzić. Otóż trzeba wskazać, że w toku postępowania dowodowego nie pojawiły się żadne dowody, podkreślam, żadne dowody wskazujące na to, że akurat pan Lichocki mógł mieć wpływ na weryfikację, że mógł na tą weryfikację wpłynąć w jakikolwiek sposób, że miał takie kontakty. Dlatego sąd pozostał przy kwalifikacji z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tylko przy płatnej protekcji. No zupełnie inaczej sytuacja dowodowa wygląda z oskarżonym Somlińskim. Otóż pomimo, że pan Tobiasz twierdził, że spotykał się osobiście z panem Somlińskim, nie mamy do dyspozycji żadnego nagrania. Czyli nie ma dowodu, który byłby niepodważalny i powiedzmy dowodem takim materialnym. Na sprawstwo oskarżonego wskazują zeznania Leszka Tobiasza, wyjaśnienia współoskarżonego. Istotną poszlaką w tej sprawie jest również fakt nagrania rozmów pana Leszka Pietrzaka z Leszkiem Tobiaszem. Przypomnijmy, że Leszek Pietrzak był członkiem komisji weryfikacyjnej i prowadził rozmowy, które między innymi dotyczyły weryfikacji. To jest istotna poszlaka, która nie mogła umknąć ocenie sądu. Dlatego kluczowa dla rozstrzygnięcia w tej sprawie była analiza i ocena wiarygodności tych dowodów osobowych, czyli przede wszystkim zeznań pana Tobiasza, wyjaśnień pana Lichockiego i również w jakiejś mierze zapoznanie się z
treścią, bardzo szczegółowe zapoznanie się z treścią rozmów pana Pietrzaka z panem Leszkiem Tobiaszem. Dlatego sąd poświęcił bardzo dużo czasu na szczegółowe odczytywanie każdej z treści rozmowy, umożliwienie świadkowi Pietrzakowi ustosunkowanie się wręcz do każdego twierdzenia. Odnosząc się w pierwszej kolejności do zeznań Leszka Tobiasza, wskazać należy na jego doświadczenie życiowe. Świadek ten, ta osoba, od kilkudziesięciu lat była żołnierzem najpierw w WSW, a później w WSI. Zatem jego wiedza na temat pracy operacyjnej, na unormowaniach związanych z tym, w zasadach tej pracy była na pewno znacznie mniejsza, większa niż innych osób, niż przeciętnego obywatela. Pomimo to podjął się przeprowadzenia nielegalnej, takiej prywatnej sprawy operacyjnej poza jakimikolwiek procedurami. Nawet nie unikając propozycji płatnej protekcji, czyli podżegania do przestępstwa. Zadziwiającym jest, że pomimo doświadczenia tego świadka zarejestrował on tylko nagrania niektórych spotkań, albo przynajmniej ujawnił te nagrania, bo tezą bardziej prawdopodobną jest, że pan Leszek Tobiasz rejestrował wszystkie spotkania, a po prostu ujawnił te, które pasowały do jego zamierzeń. W każdym bądź razie bardzo wątpliwe są jego i bardzo niewiarygodne są jego zeznania w tym zakresie. Otóż pan Leszek Tobiasz wskazywał, że niektóre z rozmów nawet z tą samą osobą, czyli z Leszkiem Pietrzakiem, nagrywał, a niektóre nie, bo się obawiał, że zostanie skontrolowane, zostanie zweryfikowane, czy posiada urządzenia nagrywające. Jednakże zupełnie nie wskazał, dlaczego jedne spotkania w kawiarniach czy w restauracjach z panem Pietrzakiem nagrywał, a drugich nie. Też nie wskazał, dlaczego nie nagrał spotkania z panem Sumlińskim, mimo że to było bardzo krótkie, przelotne spotkanie w Klifie, gdzie możliwość, nie wiem, przeszukania pana Tobiasza przez pana Sumlińskiego byłaby bardzo wątpliwa. Natomiast nie zawahał się, żeby na spotkanie ze swoim przełożonym szefem SKW Antonim Macierewiczem, gdzie no, z uwagi na naturalne procedury kontrolne w siedzibie SKW, obowiązujące w siedzibie SKW, posiadanie przez niego urządzeń podsłuchowych mogło być zweryfikowane, nie zawahał się tych urządzeń zabrać. Budzi to wielkie zdziwienie i nasuwa wielkie wątpliwości co do intencji tego świadka, co do jego po prostu prawdomowności i szczerości. Również zauważyć, analiza zeznań pana Tobiasza wskazuje na pewną nieprzypadkową zmienność, zaznaczam nieprzypadkową zmienność zeznań tego świadka. Analiza kolejnych tych zeznań, których podkreślam było cztery, które żadne z tych zeznań nie było kompleksowe, nie wypytano do końca w żadnym z tych przesłuchań pana Tobiasza o okoliczności związane z tą sprawą, tego zeznania jakby podążają za tokiem sprawy. Stopniowo uszczegółowieniu ulega osoba oskarżonego Wojciecha Sumlińskiego. Różnią się również pewne istotne szczegóły. Na przykład początkowo jako telefon zapasowy w razie jakichś niespodziewanych trudności, podejrzenia założenia podsłuchu czy awarii. Jako telefon zapasowy do kontaktu początkowo wskazuje telefon swojej małżonki, Beaty Tobiasz. Nagle w toku postępowania przypomina sobie, nie, to był jednak telefon mojego przyjaciela, pana Sułkowskiego. I w tym momencie do procesu karnego pojawia się osoba pana Sułkowskiego, która ma jakoby potwierdzić zeznania pana Tobiasza. Jest to dla sądu zadziwiające i nasuwa również wątpliwości co do prawdomowności tego świadka. Tutaj nie ma, w tej zmienności zeznań nie ma rzeczy przypadkowych i chaotycznych. Można wskazywać
jakiś cel tych działań. Już nie mówiąc o znanych z logiki nielojalnych fortelach, gdzie pan Tobiasz stawia się w charakterze osoby biegłego, posiłkuje się swoją wiedzą i wprost wskazuje na pewne domysły, które są tak wkomponowane w treść zeznań, że wynika, że mogą sprawiać wrażenie, że to są fakty, które on widział, dostrzegał. Niestety, albo może na szczęście, świadek Tobiasz, składając te zeznania, nie uniknął pewnych nielogicznych stwierdzeń, wewnętrznie sprzecznych. Twierdzi, że chciał poinformować o podejrzeniu popełnienia przestępstwa płatnej protekcji szefa SKW Antoniego Macierewicza, ale obawiał się nim umawiać w siedzibie SKW. Jednak gdy zdobył się w końcu na ten czyn, stawił się w siedzibie SKW, nie wspomniał, nawet w sposób dorozumiany, nawet półgębkiem, nie wspomniał o podejrzeniu płatnej protekcji. Zamiast tego wskazał, że jakaś osoba z najbliższego otoczenia pana Macierewicza zażywa środki psychotropowe i nie powinna mieć kontaktu z tajnymi dokumentami. Wskazywał również na wycieki z komisji weryfikacyjnej, a w podtekście chodziło o sprawę Anioła, w którą był osobiście zaangażowany. Również zupełnie nielogiczne i sprzeczne z zasadami logiki doświadczenia życiowego byłoby korzystanie przez Leszka Pietrzaka, który rzekomo miał być tą osobą skorumpowaną według tezy pana Tobiasza w komisji, z dwóch pośredników, no właśnie osób oskarżonych. Jednocześnie osobiste spotykanie się z tym członkiem komisji i przeprowadzenie z nim długotrwałych, wielokrotnych rozmów o sprawach weryfikacji. Jest to absolutnie nielogiczne. Nie po to osoba, która może być skorumpowana, korzysta z pośredników, żeby się ujawniać. Szczytem przy braku zaufania pana Tobiasza, szczytem dopuszczalnej, zaznaczam dopuszczalnej nieostrożności, mogło być zaaranżowanie jakiegoś przypadkowego spotkania, odbycie neutralnej rozmowy, no ale niewielokrotne spotkanie i rozmawianie o szczegółach weryfikacji. No, przecież to by było dla pana Pietrzaka samobójstwo, gdybym miał taką świadomość. Nielogicznym jest również, dlaczego członkowie rzekomo skorumpowanej komisji, którzy mieli wiele podobnych spraw załatwiać według twierdzenia pana Tobiasza, mieli dać się mu przez prawie półtora roku zwodzić się. Pan Leszek Pietrzak przez półtora roku zapewniał pana Lichockiego, że zapłaci pieniądze, a ci ludzie dawali się zwodzić, ryzykując ujawnienie tej korupcji. No to jest również nielogiczne. No wreszcie nielogicznym jest informowanie nawet pośrednika Aleksandra Lichockiego o wszystkich osobach biorących udział w korupcji. Tak? Pojawiają się konkretnie 4 nazwiska osób z komisji weryfikacyjnych w ustach pana Lichockiego, który wyjawia to panu Tobiaszowi. Jaki to by miało mieć cel? Trudno wskazać, jakimi motywami, teraz przejdę do omawiania pana Pietrzaka. Trudno wskazać, jakimi motywami kierował się Leszek Pietrzak, podejmując się tych rozmów pseudooperacyjnych z Leszkiem Tobiaszem, nie zgłaszając tego faktu przełożonym z komisji weryfikacyjnej, nie angażując w nie służb. Jest oczywisty tutaj błąd i oczywista nieostrożność pana Leszka Pietrzaka. Jednak analiza treści tych rozmów, te rozmowy były obszerne, te rozmowy były odczytywane na sali rozpraw. Analiza tych rozmów, nawet taka pobieżna, wskazuje, że każdy chciał uzyskać coś innego. Pan Leszek Pietrzak chciał uzyskać informacje. Informacje o sposobie działania w WSI, nie takim oficjalnym, bo wiemy, że z tych rozmów wiemy, że były niszczone, brakowane częściowo czy zupełnie akta spraw operacyjnych, ale o rzeczywistym działaniu tych służb. I cały czas usiłuje, mówiąc kolokwialnie, ciągnąć za język pana Tobiasza. W zasadzie mu się to nie udaje. W jednym tylko momencie, kiedy
pan Tobiasz dowiaduje się, że komisja weryfikacyjna wie o jego powiązaniach ze sprawą Anią, prawdopodobnie w przepływie nerwów wskazuje na politycznych mocodawców, politycznych mocodawców tych spraw. No przypomnę, bo to już jest fakt znany publicznie, ta informacja już dawno wyciekła, że sprawa Anioł dotyczyła inwigilacji arcybiskupa Peca przez wojskowe służby informacyjne. I tą sprawę miał prowadzić Leszek Tobiasz. I do tego faktu w rozmowie z panem Pietrzakiem po pierwsze się przyznał i wskazał na politycznych mocodawców tej sprawy. Wszystko było odczytane na rozprawie i znajduje się w aktach, które zarówno prezes, jak i sąd udostępniać dziennikarzom, którzy by zechcieli do nich zajrzeć. Natomiast jaki jest cel, jaki motyw przewodni pojawia się u pana Tobiasza w tych rozmowach? Czego on pragnie, po co prowadzi wielogodzinne rozmowy z członkiem komisji weryfikacyjnej? Otóż pojawiają się wprost, może nawet nie wprost, zawulowane propozycje udzielenia. Najpierw korzyści wprost, majątkowej. Tak? Gdyby pan potrzebował, panie Leszku, jakichś pieniędzy, miałby pan potrzebie, proszę do mnie. Pozwoliłoby zamknąć tą sprawę. Tak? Jak się zachowuje na to pan Pietrzyk? Nic nie robi. Ani się nie oburza, ani się pozornie nie oburza, ani na to nie przystaje. Tak jakby w ogóle tych słów nie słyszał. I prowadzi swoją rozmowę w celu uzyskania jakichś tam informacji albo podtrzymania rozmowy. Następna propozycja z ust pana Tobiasza, jaka pada? No pan Leszek Pietrzak przeprowadza się z Lublina. Panie Leszku, mieszkanie jakby pan potrzebował, służę pomocą. Podobna reakcja pana Pietrzaka. No i w końcu trzecia, korzyść osobista, propozycja korzyści osobistej. Do Warszawy sprowadza się córka pana Pietrzaka, która jest tam w trakcie nauki, w którejś tam klasie, już nie pamiętam, czy gimnazjum, czy szkoły podstawowej. Kolejna propozycja z ust pana Tobiasza. Panie Leszku, jakby trzeba było szkołę załatwić, to ja służę pomocą. I chciałbym zwrócić uwagę na sposób przeprowadzenia tej rozmowy i cele tej rozmowy. To jest bardzo istotne w tej sprawie. Również zaznaczyć trzeba, że pan Leszek Tobiasz początkowo starał się pominąć szereg okoliczności dotyczących zainicjowania sprawy, w tym spotkań z Bronisławem Komorowskim, spotkań z Pawłem Grasiem, szefem ABW, Krzysztofem Bondarekiem. O tych słowach, o tych zdarzeniach początkowo nie ma mowy. No dopiero na wniosek i pytania pana Sumlińskiego, nie wiem skąd pan Sumliński dowiedział się o tym spotkaniu, ale dopiero zaczynają o tym te osoby mówić, na jego wniosek, na jego pytania. Wreszcie zauważyć należy, że pan Leszek Tobiasz był prawomocnie karany za przekroczenie uprawnień podczas pracy w WSI. I to naruszenie miało podłoże polityczne. Ja pokrótce przypomnę tę sprawę. Chodziło o sprawę z pozoru błahą, tak? Chodziło o Chorążego, który był jednocześnie radnym małego miasteczka koło Warszawy. I pan Leszek Tobiasz w dniu, w którym miało być głosowanie w Radzie Gminy, no zupełnie w sposób nielegalny, żeby zablokować, uniemożliwić głosowanie panu Chorążemu, udało mu się zainicjować dokonanie czynności pewnych sprawdzających. Został pan Chorąży wezwany do Warszawy, głosować nie mógł. I za to został skazany pan Tobiasz. No to jest może kwestia poboczna, również przestępcom zdarza się mówić prawdę, no ale powiedzmy sobie szczerze, nieobojętna również do oceny wiarygodności świadka Leszka Tobiasza. Podsumowując, to należy stwierdzić, że zeznania Leszka Tobiasza są zmienne, sprzeczne z zasadami logiki doświadczenia życiowego i po prostu nieszczere. W związku z powyższym należało uznać je za niewiarygodne i na nich nie można oprzeć ustaleń stanu faktycznego. Również nieszczere w ocenie sądu są zeznania oskarżonego Aleksandra Lichockiego.
Na pytania, starannie przygotowane pytania pana Sumińskiego, pan współoskarżony wskazał, że wiedział o toczącym się postępowaniu już zimą 2008 roku. Wiedział, że taka sprawa przeciwko niemu się toczy, że może trafić do aresztu. Przygotowywał się do tego zdarzenia. Oczywiście na ile można się przygotować do tego zdarzenia. Ale pomimo to w tym samym okresie spotyka się pan Lichocki, spotyka się zarówno z Leszkiem Tobiaszem, jak i Wojciechem Sumlińską. I kumulacją tych spotkań jest zaaranżowanie przez niego spotkania Wojciecha Sumlińskiego i Leszka Tobiasza w Zaborku. Na marginesie dodam, że oczywiście również to spotkanie było nierejestrowane. Nie mamy rejestru. Nie mamy nagrania z tego spotkania. No, było bardzo krótkie, zdawkowe, inaczej relacjonowane przez pana Sumlińskiego, inaczej przez pana Tobiasza. Niejasne pozostają oczywiste powiązanie i kilkupłaszczyznowa zależność Aleksandra Lichockiego od Leszka Tobiasza. Nie wiemy, jakie motywy kierowały panem Lichockim, który współdziałał przynajmniej w pewnym okresie z panem Tobiaszem. Jednak możemy przyjąć na podstawie całości materiału dowodowego z prawdopodobieństwem, które graniczy z pewnością, że również pan Lichocki padł ofiarą, w zasadzie pan Lichocki padł ofiarą prowokacji pana Tobiasza. Otóż wiemy w sposób niewątpliwy, że pan Lichocki w tamtym okresie rozpaczliwie potrzebował pieniędzy. Korzystał z każdej okazji, żeby uzyskać gotówkę. Pożyczał pieniądze. Korzystał ze wszystkich znajomości, żeby te pieniądze uzyskać. Bardzo prawdopodobnym jest, że albo na propozycję pana Tobiasza, tego nie wiemy, albo na propozycję pana Lichockiego, bo tu te dwa źródła osobowe są sprzeczne, pan Lichocki zaproponował albo zgodził się przyjąć taką propozycję, że załatwi weryfikację za pieniądze, za pewną sumę pieniędzy. Jak już podkreśliłem, nie ma żadnych dowodów, że pan Lichocki takie możliwości miał. No ale cóż by miał zrobić pan Tobiasz, jeżeli by zapłacił pierwszą ratę, czy tam początkowo 50 czy 100 tysięcy złotych za pozytywną weryfikację? No przecież nie poszedłby z tym do prokuratury, nie zdenuncjował zarazem samego siebie. No dałby się w cudzysłowie oszukać, nabić w butelkę. Ale sytuacja wyglądała inaczej. Pan Tobiasz wcale nie był zainteresowany weryfikacją, nawet nie przykładał się w sposób należyty do dokumentów związanych z weryfikacją. Nigdy w zasadzie nie uzupełnił braków formalnych tych dokumentów. Natomiast był zainteresowany nagraniem tej rozmowy i rozwojem tej sprawy. Tak? Również należy zauważyć taki malutki szczegół. To właśnie przyjaciel pana Tobiasza, pan Sułkowski, udzielił pożyczki panu Lichockiemu. I to w pewnym sensie za jakimś poręczeniem pan Tobiasz w zasadzie zapoznał go z panem Lichockim, w pewnym sensie za niego poręczył. Czyli te powiązania są nie dość, że bardzo prawdopodobne, w zasadzie pewne, ale też wielopłaszczyznowe. Teraz już z uwagi na ramy krótkich motywów, już dosyć długo przemawiam, chciałbym pokrótce tylko powiedzieć, w zasadzie nawet nie będę już wchodził w ocenę zeznań pana Sumlińskiego, pana Pietrzaka. Powiem tylko krótko, z logiki. Muszą być logiczne i wiarygodne dowody na sprawstwo winy oskarżonego. Czyli nawet nie dokonując oceny, nawet gdyby przyjąć, że wyjaśnienia oskarżonego Sumlińskiego i zeznania Leszka Pietrzaka są nieprawdziwe, to oni nie przyznali się, nie dali dowodów, pokrótce mu powiem, nie dali dowodów na jego sprawstwo. I to już wystarczy do wydania wyroku uniewinniającego. Na marginesie, chciałbym wskazać, że w przeciwieństwie do wyjaśnień oskarżonego Lichockiego czy zeznań pana Tobiasza, wyjaśnienia pana Sumlińskiego są do pewnego stopnia chaotyczne. On zachowuje się tak, jakby
próbował znaleźć swoją linię obrony, dowiedzieć się, jakie są dowody przeciwko niemu. No w końcu próbował, no co podkreśla wielokrotnie prokuratura, próbował no, uniknąć aresztu, tak? Wiemy doskonale, jak to wyglądało. No skończyło się to próbą samobójczą i w końcu do tego aresztu pan Sumniński nie trafił. I tutaj też powiem tak, nie będę już wnikał, bo reszta okoliczności stanowi pewne wątki poboczne, stanowiące pewne tło tej sprawy. Ale trzeba dostrzec nietypową, szczególną otoczkę niniejszej sprawy. Ta sprawa od początku pozostawała w szczególnym zainteresowaniu ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, a później również szefa Komisji do Służb Specjalnych, pana Grasia, oraz szefa ABW, pana Bondaryka. Z marszałkiem Komorowskim w okresie tuż przed wszczęciem śledztwa w tej sprawie spotykał się zarówno oskarżony Lichocki, oraz kilkukrotnie Leszek Tobiasz. Na spotkaniu, które bezpośrednio poprzedzało złożenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, byli obecni również szef ABW Krzysztof Bondaryk oraz Paweł Graś. Niezrozumiałym jest brak obecności funkcjonariuszy ABW operacyjnych, jak i z planu śledczego, którzy byli przecież na miejscu zdarzenia. Pan Bondaryk zeznał, że specjalnie trzech funkcjonariuszy, jednego z planu śledczego, dwóch operacyjnych na to spotkanie wziął. Jak nie potrafił uzasadnić, dlaczego oni po prostu nie weszli do gabinetu? Przecież to oni, a nie szef służby jest powinien być niepolitycznym specjalistą, którzy potrafią prowadzić sprawy zarówno pod względem operacyjnym, jak i śledczym. To przecież nie szef służby jest od tego, żeby prowadzić postępowania, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach. Może być obok, może obserwować, ale to nie on powinien prowadzić takie czynności. Nie da się logicznie uzasadnić, dlaczego funkcjonariusze, którzy czekali w samochodzie pod gabinetem pana Komorowskiego, nie weszli do góry, tylko czekali na zewnątrz. Nie da się również logicznie uzasadnić wiarygodnie, dlaczego pan Tobiasz pojechał z panem Bondarykiem do ABW złożyć zawiadomienie, a nie z funkcjonariuszami. No przecież niewiarygodne jest i twierdzenie pana Bondareka, że panu Tobiaszowi byłoby za ciasno w normalnym pięcioosobowym samochodzie. No myślę, że przemęczyłby się te, nie wiem czy jechali jako pojazdy uprzywilejowane czy nie, ale góra kilkadziesiąt minut w tej ciasnocie. No w końcu też pan Bondarek przy odrobinie dobrej woli mógł wrócić z którymś z funkcjonariuszy. I wtedy nie byłoby panu Tobiaszowi ciasno. Sam pan Bondarek stwierdził, że nigdy takie zdarzenie nie miało miejsca w jego karierze, ani wcześniej, ani później było bez precedensu w zasadzie. To nie są główne okoliczności przemawiające z treścią tego wyroku, ustaleniami stanu faktycznego. Kluczowe są tutaj właśnie zeznania pana Tobiasza, wyjaśnienia pana Lichockiego i nagrania. Nagrania nie budzą żadnych wątpliwości. A dowody osobowe sprawstwa pana Sumnińskiego sąd ocenił, jak już państwo pokrótce słyszeli. No można wchodzić w dalsze szczegóły, ale to mówię, wykracza poza ramy krótkiego ustnego uzasadnienia wyroku. W związku z powyższym pana Wojciecha Sumnińskiego należało uniewinnić od zarzucanego mu czynu. I tutaj kwestia pana Sumnińskiego w zasadzie w ustnych motywach się kończy. Najkorzystniejszą wersją zdarzenia dla pana Lichockiego i najbardziej prawdopodobną, graniczącą z pewnością, było, że był ofiarą prowokacji, tak, ze strony pana Tobiasza. I to w dosyć trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Otóż no, sytuacja osobista pana Lichockiego wyglądała tak, że jego żona była wówczas chora na chorobę nowotworową i prawdopodobnie w związku z tym rozpaczliwie potrzebował pieniędzy.
Podkreślam, jest to wersja najkorzystniejsza jednocześnie dla pana Lichockiego. Trudno sobie wyobrazić, żeby w innych sytuacjach pan Lichocki przyjął dobrowolnie rolę współoskarżonego. Tym bardziej, że żaden dowód nie wskazuje, że Aleksander Lichocki posiadał realne wpływy pozwalające na weryfikację w zamian za uzyskanie korzyści majątkowych. Treść przepisów kodeksu karnego nie depenalizuje działań sprawcy, które są efektem działań prowokacyjnych. Zatem przy braku innych przesłanek wyłączających winę oskarżonego Aleksandra Lichockiego należało uznać go za winnego zarzucanego mu czynu, z tym, że musiał ten czyn być przeredagowany, ponieważ sąd wykluczył współdziałanie przynajmniej z panem Sumińskim. O innych współdziałających nie wiemy. Oprócz oczywiście osoby pana Tobiasza, która prowokowała do popełnienia przestępstwa. Odnośnie kary. Wskazać należy, że od oskarżonego, który pobiera wysokie świadczenia od Skarbu Państwa, należy oczekiwać zachowania godnego oficera Wojska Polskiego. Pan Lichocki nie jest, a przynajmniej nie powinien być traktowany jako jakakolwiek inna osoba prywatna. Skoro jest osobą, która pobiera wysokie świadczenia związane ze służbą w WSW, to powinien standardy zachowania prezentować godne oficera polskiego. Takie wymogi należy mu stawiać jak każdemu innemu oficerowi, czyli bardzo wysokie. Czyn oskarżonego jest haniebny. Nie dość, że haniebny, to jeszcze zagrażający bezpieczeństwu kraju w pewien sposób. Mógł zdestabilizować i pewnie zdestabilizował działalność instytucji państwowej. Działanie oskarżonego naraziło na szwank dobre imię instytucji państwowej, Komisji Weryfikacyjnej WSI, a w ten sposób również pośrednio bezpieczeństwo państwa, zaufanie do tej instytucji oraz jej autorytet. Również okolicznością obciążającą jest wysoka kwota korzyści majątkowej. Te okoliczności przemawiają za wymierzeniem oskarżonemu kary w górnych granicach ustawowego zagrożenia, które w tym przypadku wynosi 8 lat pozbawienia wolności. Jednakże w tej sprawie występują jednocześnie okoliczności łagodzące. To, o czym przede wszystkim wspomniałem, oskarżony chciał w ten sposób uzyskać środki na leczenie chorej na nowotwór żony i stał się niejako ofiarą prowokacyjnych działań Leszka Tobiasza. W niniejszej sprawie sama niekaralność oskarżonego nie ma większego znaczenia. W związku z powyższym, w ocenie sądu wymierzenie kary w połowie ustawowego zagrożenia, czyli 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywny wysokości, którą oskarżony sam sobie zaproponował, jest adekwatne do wagi czynu i stopnia jego zawinienia. Pozostałe rozstrzygnięcia to już wynikają wprost z unormowań kodeksu karnego, czyli konieczność zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, czyli okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz rozstrzygnięcie o kosztach. Oskarżony nadal pobiera wysokie świadczenia, nie ma powodu, żeby zwalniać od kosztów. Koszty postępowania były wysokie. Połowę kosztów przypadającą na niego w ocenie sądu zapłacić powinien. Opłata jest również wysoka z uwagi na wysokość grzywny. Natomiast w pozostałej części, czyli w tej części przypadającej na Wojciecha Sumińskiego, który został uniewinniony od zarzucanego mu czynu, sąd obciążył nimi Skarb Państwa. No dobrze. Panie Lichocki, proszę pana o powstanie. Czy zrozumiał pan treść wyroku? Tak, proszę. Mniejszy wyrok jest nieprawomocny, można się od niego odwołać. W tym celu w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o uzasadnienie na piśmie, a następnie w terminie 14 dni otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem można złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tego sądu. Pan korzysta z pomocy
profesjonalnego obrońcy, więc szczegóły pan pewnie z obrońcą uzgodni. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Zrozumiałem. Dobrze, jeszcze pan usiądzie chwileczkę. Dobrze. Jeszcze musimy rozważyć w związku z treścią dzisiejszego wyroku, musimy rozważyć kwestię środków zapobiegawczych wobec oskarżonego Sumińskiego. Proszę pana prokuratora o zajęcie stanowiska. W mojej ocenie brak podstaw faktycznych i prawnych zastosowania jakiegokolwiek środka zapobiegawczego przyjdzie na tym etapie wobec oskarżonego Aleksandra Witowskiego. Panie mecenasie? W mojej ocenie nie. Co prawda nie dotyczy to oskarżonego. Czy pani mecenas Puławska chce zabrać głos? Nie. Dobrze. Sąd postanowił. Na podstawie artykułu 249, paragraf 1 KPK. W związku z artykułem 258, paragraf 1, punkt 1 KPK w związku z paragrafem 2 KPK. W związku z artykułem 'Zastosować wobec oskarżonego'. Aleksandra Lichockiego. Środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju i zatrzymaniem, połączony z zatrzymaniem paszportu. Uzasadnienie. W dniu 16 grudnia 2015 roku sąd wymierzył oskarżonemu Aleksandrowi Lichockiemu nieprawomocnie karę 4 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na wysokość orzeczonej kary zachodzi uzasadniona obawa ucieczki oskarżonego. W związku z powyższym należało wobec oskarżonego zastosować środek zapobiegawczy. Z uwagi na wiek oskarżonego, dotychczasowe zachowanie w toku procesu, w ocenie sądu wystarczające jest zastosowania środka wolnościowego środka zapobiegawczego. W ocenie sądu adekwatne jest zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczenia kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu. Dobrze. Panie Lichocki, zrozumiał pan treść postanowienia? Tak. Posiada pan paszport? Posiadam paszport. To proszę w terminie jutrzejszym złożyć go do sądu, tak? Orzeczenie jest nieprawomocne, ale natychmiast wykonalne. Rozumie pan? Rozumiem. Może pan w terminie 7 dni złożyć również zażalenie. O szczegółach pouczy już pana obrońca. Korzysta pan z profesjonalnego obrońcy.
ale chciałbym pana pouczyć o natychmiastowej wykonalności tego orzeczenia i prosić pana o złożenie paszportu w dniu jutrzejszym w sekretariacie sądu. Zrozumiał pan? Zrozumiałem. Dobrze. Czy jakieś pytania jeszcze strony mają? W szczególności pan Lichocki? Nie mam przepisów. Dobrze. W takim razie dziękuję państwu wszystkim.